Chciałbym przekazać, że biały dym się wydobył i mamy nowego dyrektora Filharmonii Opolskiej wspólnie z panią dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego, jako też członka komisji. Na początku wyłoniliśmy pana profesora jako kandydata na to stanowisko, natomiast dzisiaj faktycznie zarząd województwa zatwierdził kontrakt i powołał pana dyrektora na tą funkcję. Pan dyrektor z dniem 1 września, więc już za parę dni obejmie stery Filharmonią Opolską. Wiem, że jest już po rozmowach z dyrektorem Neumannem, który do końca tygodnia pełni tą funkcję, więc jesteśmy tutaj w pełni przygotowani do nowego sezonu artystycznego, jak i do koncertu premierowego. Panie dyrektorze, gratuluję serdecznie, witam na pokładzie samorządu województwa. Przekazuję umowę i myślę, że kilka słów dla państwa dziennikarzy. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Przede wszystkim ogromne doświadczenie, wykształcenie to artystyczne, ale również prawnicze. Natomiast koncepcja, którą przedstawił pan dyrektor, była najbardziej spójna i najbardziej odpowiednia dla naszej instytucji, ale również dla nas jako organizatora, dla związków zawodowych, pracodawców, dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Innym słowem, pan dyrektor zdeklasował pozostałych rywali.